Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnej grze treningowej, a jest to zaawansowana obrona 10 na 13. No to zobaczmy, czy potrafię zaawansowaną obronę sobie ogarnąć. Pecz zabierzemy Sergio Ramosa, jeżeli się pytacie. O! Dawaj! Jest, a nie wiem, o co chodzi, ale na razie wychodzi. Popatrzcie się! Wejście na starcie. Niektórzy się pytali, dlaczego nie zmienię zespołu. To jest proste, to jest za dużo zabawy, a mi się nie chce po prostu, jeżeli Real ma w miarę dobrych tych zawodników, zabierać nikogo, a tak naprawdę potem... dobrze, ładnie. Nie ma, nie trafisz. Jest, odebrana piłka. Bo wiecie, no w Barcelonie... Trafił. W Barcelonie tak naprawdę obrońcy lepszego niż Ramosa nie ma. No nie ma się co czarować. W Barcelonie nie ma lepszego. O, od razu srebrny, no nie jest najtrudniejszy jak na razie. W tym ciśnieniu będziesz samodzielnie odpierać ataki dwóch napastników. Póki są przyznane za skuteczne blokowanie. No dobra. Aha. To zablokowałem, jestem minus 200. Jest, 800. Nie! Wyjdź, bramkarz! Ha, ha, ha! Nie ma bramki! Ups, dobra, to teraz mnie zrobi zdecydowanie. Messi trafia! Kto by się spodziewał? Ale samolubny. Jest, odebrana piłka. No, prawie! Wyłapana. Dawaj, dawaj, bramkarz. Pięknie, ale no nie udało się. Musimy jeszcze raz spróbować. Jeszcze raz. Aha, dobra. Jej, Pedro. Fatalnie, wiesz. Ale czekajcie, bo jest 4 próby do... Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Sprytny. Sprytny. Powiem, że to było niezłe. No, jak ja to mam sam powstrzymać? Ratunku! No, przynajmniej nie trafił. Ale już mam minus 200 punktów, więc to i tak... On mnie tak samo ciągle robi, jak... Nieważne, co zrobię. No i za to powinien dostać punkty, bo tak strzelił, że... O matko boska. Ponownie, no bo... Okej, może teraz jest szansa odebrać mu piłkę? Absolutnie nie. Ciężkie ćwiczenie, naprawdę ciężkie ćwiczenie. Nie można się na pewno na pałę rzucić. A, prawie tam sięgnął nogą. No nie wyhamowałem, no nie ma się co czarować. Ajajajajaj. Dawaj, nie, no jakieś ćwiczenie musi mi sprawić problem, oczywiście, nie? Jakieś ćwiczenie musi. Jest. No, czemu tylko 200, przecież wybiłem tą piłkę. A, czy on się nauczył jakoś? Czasem jakby... No, fuck. No jak tylko teraz trafiają bramkę, to ja od... Jest! 1000! Jest 2000! No i zaraz będzie 1800 już. Tak myślałem. Dobra, zobaczmy, co my tutaj... Parcie się jak dostał. No i to jest złoty pół. 7000. Nieźle, nieźle, nieźle. Drugie miejsce. Idziemy dalej, idziemy dalej. Wyzwanie treningowe, zamasowana obrona. W tym ćwiczeniu staniesz wobec danych już sytuacji oraz pewnych zupełnie nowych. Punkty są przyznawane za skuteczne blokowanie, za odbione odbiory oraz załapanie oponentów na spalonym. Dawaj. A, czy to już jest to wyzwa... Musi mi się przełączać, ja mam przecież...
Ramosinio. Ale mnie rozklepali. Ło matko. Ale tu dobrze podają między sobą, naprawdę. No i Messi. No i co to miało być? Co ja tu nie mogłem zrobić w takiej sytuacji? Akurat tu jest tak, że tu się automatycznie przełącza. A ja mam tak ustawione, że ja nigdy nie mam automatycznego, wiecie? Dlatego tym to jest dla mnie. No i co ja tu mam niby zrobić? Ślizg, żeby mu nogi połamać? Blokowałem go. No. No, okej, dobra. Jeszcze na szczęście nie trafiają. Na szczęście nie trafiają aż tyle. A czy w sumie mogę tutaj faulować, nogi łamać, bo nie ma gwizdka żadnego. Ja! Przecież te sytuacje niektóre są chore. Jeszcze mi się zawodnicy zmienia. Jak? Ramos, jak? Pięknie. No i teraz będą sobie podawać tiki-taka. No i czemu mi się zmieniają zawodnicy aż tak źle? Nienawidzę tego, ja nie mam zmieniania zawodnika. Już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Ja nie mam ustawionego zmieniania automatycznego. Tylko ja wszystko ręcznie robię. Wybite. Bo tak mi jest lepiej. Wolę mieć większą kontrolę. Jest, odebrana piłka. Jeszcze minuta do końca. Uuu, fatalnie. I brameczka swoja. Nie, ale mnie Messi zrobił. Ale mnie Messi zrobił, aż mi głupio. Dobra, i znowu ich tu jest milion. Jest odebrana. Jest! Wow! Szaleństwo, ile punktów tutaj zbieram. Teraz mu odbiorę. Uda się? Uda się! 4000! Spadał do tyłu. Może się jeszcze uda. Sweaty goal! Nie udało się. Mu na szczęście. Nie ma Messi. Jest 5000 punktów, ale szaleje. Oni się muszą uważać, czy na spalonym nie są. Zawodowiec prawie? Ja w to po prostu nie wierzę. No ale tak też musimy uznać. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić łapą w górę. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach gier treningowych oraz innych na moim kanale. Na razie.